Siemanko, bez, witam właśnie w kolejnym materiale na moim kanale. I dziś przetestujemy sobie dwa takie fajne produkty, których na kanale oczywiście nie testowałem, a mianowicie, proszę bardzo, Spanish Chain Thunder oraz Trueno Bombs. Tak to wygląda. Prezentuje się dość dobrze. Zapłacić za nie trzeba około 20 zł za sztukę, coś w tym stylu. Jest to oczywiście emitor dźwięku. Możecie je kupić m.in. na Fireworki Shop i właśnie na Fireworki Shop z kodem PYROGANG otrzymacie 15% zniżki na swoje zakupy. Oba te produkty są od importera Salon Roger Fireworks. Jest to importer belgijski, z tego co pamiętam. Chyba tak, mam nadzieję, że się nie mylę. Trueno Bombs, kategoria P1, 10 gram. Spanish Chain Thunder, kategoria P1, 10 gram. Różnica jest taka, że w Trueno Bombs mamy taki oto produkt. Już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Twardy ląd, lądzik mały i taka linia z petard. 10 sztuk Trueno Bombs ma na takim właśnie sznureczku, a za to Spanish Chain Thunder ma 10 gram również, ale na 5 sztuk. Także można powiedzieć, że w przybliżeniu Spanish Chain Thunder ma około 2 gramy na petardę, a Trueno Bombs około 1 grama. Wiadomo, że to są, nie są dokładne wyniki na petardę, dlatego że są jeszcze ląty i to dość gruby. Także to nie jest dwójka, jedynka taka pełna, ale coś około można powiedzieć. No to co, odpalimy sobie pierwszy. Weźmiemy sobie Trueno Bombs, bo z niego szczerze mówiąc nie strzelałem. Ze Spanish Chain Thunder strzelałem i osobiście byłem z niego bardzo zadowolony, ale niestety nie nagrywałem wtedy, dlatego też po prostu tego na YouTubie jeszcze nie ma. Nadrobimy to w tym momencie. No i co? Przetestujemy sobie, czy warto wydać 20 zł na coś takiego, czy może lepiej kupić po prostu opakowanie petard. Także wpadajcie jeszcze na mojego Instagrama oraz TikToka, a my widzimy się za chwilę, jak powieszę to ładnie na drzewku. Już nam Trueno Bombs dynda na gałązce. Niestety jest światło z każdej strony, więc będzie nieco gorzej widać, ale mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Odkładamy, uciekamy. Leci. Kurde, jak to ma być niecały 1 gram na petardę, bo jednak 10 sztuk, 10 gram, jeszcze tego ląd, to wychodzi no, na pewno mniej. I to jest na pewno fotobłysk. Jestem pod wrażeniem, naprawdę mocne produkty. Produkt, bo nie wiemy jak Spanish Chain Thunder przecież, ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Także co, pora przetestować drugą sztukę. No to co, bierzemy, wieszamy i widzimy się za chwilę po raz kolejny. No to mamy i drugą sztukę już powieszoną. Widzę co jest pode mną, odpalimy sobie jeszcze tą sztukę. I co, pokażę Wam co jest pod tym drzewem, co się stało po tych petardach jednogramowych teoretycznie. Teraz lecą dwugramówki. Wow, naprawdę stojąc niezłe kilka metrów od tego, czułem na sobie sporą falę uderzeniową. Moim zdaniem za te pieniądze warto, naprawdę warto.
około 20 zł i macie coś konkretnego. To jest konkretny huk. Niestety statyw mi się zaplątał. Dobra, już możemy go wyjąć. No i patrzcie, co jest pod drzewem. To jest wielka wyrwa w ziemi. Jestem pod wrażeniem. Widziałem testy Trueno Bombs. Strzelałem wcześniej właśnie ze Spanish Chine Thunder. I byłem z nich bardzo zadowolony. Ludzie w testach również zachwalali. I miałem wysokie oczekiwania. I nie zawiodłem się zdecydowanie. Po obu karabinkach zostaje coś takiego. Takie lądy, można powiedzieć. Dość ciepłe, ale spokojnie, nie poparzycie się. No to co? Pora wydać ocenę tym produktom. Moim zdaniem jestem zachwycony. Szczerze mówiąc, nie będę ukrywał. Jestem zachwycony. Dla mnie myślę, że 9. Szczerze mówiąc, poziom huku, do czego mógłbym porównać? Na pewno do jakichś emiterów. To nie jest poziom na pewno C4, to nie jest poziom wszystkich innych petard od Salon Ogera. Są mocniejsze od Screaming Demonów, od Titanium Bombersów chyba też. Nawet to 1 gram waliło jak konkretna dwójka. Te 2 gramy, powiedzmy, waliło dużo lepiej niż 2 gramy. Naprawdę dobra mieszanina, albo w tym jest więcej po prostu gramatury niż producent podaje, bo nie chce mi się wierzyć, że 1-2 gramy waliły tak mocno. Także ode mnie 9. Czekam na wasze opinie w komentarzu. Chętnie je przeczytam. Także piszcie, jestem ciekawy. Pamiętajcie, żeby dać subskrypcję oraz lajka, jeśli się spodobało. No i wpadajcie do opisu, tam znajdziecie link do sklepu Fajerwerki Shop z kodem PYROGANG, 15% zniżki, oraz linki do mojego Instagrama oraz TikToka, a myślę, że na obie te platformy warto wpaść, bo po prostu regularnie tworzę tam dane treści, więc jeśli chcecie więcej wybuchowego kontentu, to zapraszam, tym bardziej, że pojawiają się tam również konkursy, także warto, bo można wygrać jakiś fajny zestawik pirotechniki. Ja mam po tym jedno wielkie wow. Pokażę wam jeszcze raz tą dziurę w ziemi. Na dobre kilka centymetrów w głąb. Kozak, średnica. Jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że wy również. A jeśli nie, no to wiadomo, również uszanuję opinię. No to co, pora posprzątać. Powyrzucać te ale ląty, bo nawet nie wiem, co to jest. Ale działa, więc najważniejsze. Już wam tu nie przedłużam. Trzymajcie się, cześć. A ja zostaję po tym odcinku z wielkim wow na mordzie.